Dzień czwarty rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Oto poczniesz. Te słowa objawiają nam jedność Maryi i Ducha Świętego. W wyznaniu wiary mówimy przecież o Jezusie, który się począł z Ducha Świętego. Anioł nie mówi jednak do Maryi: oto Duch Święty pocznie w tobie, lecz mówi: oto poczniesz. Maryja nie jest tylko miejscem poczęcia Jezusa, ale aktywnie go poczyna mocą Ducha Świętego. W ten sposób ma też dać życie każdego z nas, abyśmy się stali nowym stworzeniem. Porodzisz syna. Jezus jest w pełni tego słowa synem Maryi. Słowo Boże mówi nam, że w Jezusie wszystko zostało stworzone. W momencie, w którym Jezus stał się synem Maryi, Maryja stała się matką całego stworzenia. To jest ten moment, w którym każdy z nas stał się prawdziwie jej dzieckiem. Któremu nadasz imię Jezus? Nadawanie imienia dziecku należało zawsze do roli Ojca. Ojcem Jezusa jest Bóg. Anioł nie mówi jednak do Maryi, któremu Bóg nada imię Jezus, lecz mówi, któremu nadasz imię Jezus. Bóg Ojciec daje Maryi udział w swoim ojcostwie, które realizuje się poprzez nadawanie imienia, aby Jezus i całe stworzenie w Nim było naprawdę i w pełni jej Synem. Przez akt całkowitego oddania się Maryi zgadzasz się w pełni na to, co sam Bóg ustanowił w akcie wcielenia. Lektura duchowa z książki doktora Emila Neuberta Mój ideał. Jezus, Syn Maryi. Jestem Synem Maryi, bo tego chciałem. Mówi Pan Jezus: bracie mój, ażeby zrozumieć moją miłość dziecięcą do matki mojej, staraj się pojąć najpierw, że jestem Synem Maryi, gdyż chciałem nim być. Nic nie zrobiłem pod przymusem ani przypadkiem, ani bezplanowo. Kiedy postanowiłem zstąpić na ziemię, aby zadośćuczynić chwale Ojca mojego i zbawić ludzkość, nieskończona ilość dróg otwierała się przede mną. Z pomiędzy wszystkich wybrałem drogę Maryi. Z wolnego wyboru i z rozmysłem stworzyłem Maryję po to, żeby była moją matką, bo nie byłaby obdarzona bytem, gdybym nie chciał powierzyć jej tego zadania. Z wolnego wyboru i z rozmysłem stworzyłem ją taką, jaka jest, ażeby mnie potem zrodziła takim, jakim jestem. Jestem jej dzieckiem w całej prawdzie tego słowa, tak jak każde inne dziecko. Chciałem przyjąć ciało z łona matki, chciałem być karmiony jej mlekiem, chciałem być przez nią pielęgnowany i wychowany. Chciałem być jej poddany. O wiele bardziej jestem jej dzieckiem, niż ty jesteś dzieckiem swojej matki, bo całe moje człowieczeństwo od niej samej tylko otrzymać chciałem.
cały jestem jej dzieckiem jako Bóg i jako człowiek, bo ten, którego urodziła, stanowi tylko jedną i tą samą osobę. Wiedz teraz, że tylko miłość przynagliła mnie, bym się stał jej dzieckiem. Najpierw miłość do Ojca mego, gdyż wiedziałem, iż w ten sposób uwielbię Go doskonalej i że ludzie przez nią poznają Go lepiej i goręcej umiłują. Przynagliła mnie też miłość do matki mojej, która miała mi dać więcej radości niż wszyscy aniołowie i wszyscy ludzie na świecie. A w końcu przynagliła mnie miłość do ludzi, miłość do Ciebie. Rozważaj i podziwiaj, mówi Pan Jezus. Bracie mój, rozważ teraz, czym miłość moja dziecięca natchnęła mnie dla matki mojej. Od wieków myślałem o niej i kochałem ją, bo od wieków widziałem w niej przyszłą swoją matkę. Myślałem o niej, gdy stwarzałem niebiosa z aniołami. Myślałem o niej, gdy kształtowałem ziemię i ludzi. Myślałem o niej, gdy wydawałem wyrok na pierwszych rodziców Twoich. Myślałem o niej, gdy objawiałem się patriarchom i prorokom. Z miłości dla niej obsypuję ją przywilejami, z których każdy przewyższa wszystko, co tylko zrobiłem największego dla któregokolwiek z innych stworzeń. I dla niej zawieszam prawa, którym podlegają wszyscy inni ludzie. Ją tylko uczyniłem niepokalaną w poczęciu, wolną od wszelkiej pożądliwości, od najlżejszej niedoskonałości, bardziej łaski pełną od wszystkich aniołów i wszystkich świętych, Matką Boską i zawsze Dziewicą, razem ze mną uwielbioną w ciele swoim jeszcze przed powszechnym ciał zmartwychwstaniem. Przyszedłszy na ziemię dla odkupienia rodzaju ludzkiego, 30 lat swojego życia poświęciłem Maryi samej, a 3 lata ludzkości. Nie zadowoliłem się przypuszczeniem jej do udziału w przywilejach moich i w moim życiu wewnętrznym. Chciałem, żeby miała też udział w posłannictwie, które mi Ojciec powierzył. Jak ja jestem odkupicielem, tak chciałem, żeby ona była współodkupicielką, żeby wszystko, co według ścisłej sprawiedliwości ja wysłużyłem moją śmiercią i ona wysłużyła według pełnej słuszności. Chciałem, żeby nawet w niebie królowała przy moim boku i jak ja jestem pośrednikiem między Ojcem a ludźmi, tak i ona jest pośredniczką waszą między nimi a mną. Ona jest szafarką łask, które razem ze mną wysłużyła na ziemi. Jak byłem na ziemi, tak i w niebie jestem jej synem i nieskończenie jestem szczęśliwy, że mogę szczodrobliwością swoją odwdzięczyć się jej za wszystko, co zrobiła i przecierpiała z miłości ku mnie. Posłuchaj jeszcze. Oto żyję w Kościele, który jest mistycznym ciałem moim kierowanym przez Ducha Świętego. Co Kościół mój czyni, to ja w nim czynię. Co Kościół mój czyni dla Matki mojej, to ja przezeń czynię. Wspomnij na cześć i miłość, jaką jej Kościół zawsze okazywał. Wspomnij, jak bronił i głosił jej przywileje. Ile świąt ustanowił, ile nabożeństw urządził na jej cześć. Ile zaaprobował bractw i zgromadzeń niezakonnych, mających jej służyć. Wmyśl się w pobożność jej dzieci, świętych, tak oddanych mojej matce, dusz gorliwych, coraz skłonniejszych do otaczania jej kultem całkiem specjalnym. Przypatrz się duszom prostym, tak żarliwym w szerzeniu chwały Maryi, tak przenikliwym, bardziej nieraz od ludzi uczonych, w rozpoznawaniu jej przywilejów, tak pełnym zapału, gdy chodzi o danie jej nowej oznaki ich szczególnego przywiązania. Czymże jest to wszystko, jeżeli nie wspaniałą manifestacją, jakże jednak jeszcze słabą, niezrównanej mojej miłości dziecięcej do matki mojej? A teraz połącz to wszystko, co Kościół wojujący czyni i czynić będzie do końca świata dla Maryi, z tym, co czyni dla niej Kościół triumfujący przez całą wieczność. Ja bowiem żyję w wyższym jeszcze stopniu w świętych niebieskich niż w wiernych na ziemi. Pojmij uczucia miłości, wdzięczności i czci, jakie błogosławieni bez ustanku wyrażają swojej królowej i matce, której zawdzięczają szczęśliwość wieczną,
W nich i przez nich zawsze ja kocham i czczę swoją matkę. Przejrzyj te dowody mojej miłości dziecięcej. Zgłębij je, zbadaj, zrozum, co z nich zrozumieć zdołasz i wiedz, że to, czego zrozumieć nie możesz, nieskończenie przewyższa to, co pojąć kiedykolwiek potrafisz. A potem powiedz sobie, że w tej nieskończonej miłości dziecięcej dla Maryi i Tobie chcę dać udział. Światło z Fatimy. Jest takie jedno zdanie Matki Bożej z Fatimy, które jest absolutnie wyjątkowe. Próżno szukać podobnych zdań w innych objawieniach. Maryja mówi w nim o sobie: mój syn pragnie, bym była bardziej znana i kochana. W tych słowach kryje się wielka moc, wielki ogień. Jest to moc i ogień miłości Jezusa do Maryi. Zbliżmy się do Niego, aby mógł nas rozpalić. Skąd Maryja przychodzi do Fatimy? Z nieba. Co Maryja robi w niebie? Kontempluje swojego syna, wpatruje się nieustannie w jego serce. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak wielki musi być ten ogień miłości Jezusa do Maryi, że ona pod jego wpływem przychodzi na ziemię, aby w imieniu swojego syna upomnieć się o to, aby być bardziej znaną i kochaną. Fatima objawia nam syna, który chce rozpalić cały świat miłością do swojej matki. Jak wielkich cudów łaski jest w stanie dokonać Pan Jezus w imię swojej miłości do Maryi. Oddając się Maryi, pozwalamy, aby miłość Jezusa do Maryi żyła w nas. Jeśli się jej całkowicie oddam, mogę wtedy powiedzieć: już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus, kochający Maryję. Wezwanie dnia. Pan Jezus pragnie dać Ci udział w swojej miłości do Maryi. Zrób dziś następujące ćwiczenie duchowe. Znajdź spokojne miejsce oraz kilka minut, aby się całkowicie wyciszyć. Módl się w rytm swojego oddechu. Przy wdechu mów w sercu: Jezu, przyjmuję całą Twoją miłość do Maryi. Przy wydechu mów w sercu: Maryjo, kocham Cię miłością Jezusa. W ten sposób oddychaj miłością Jezusa do Maryi. Światło słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest oddechem duszy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy. Możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je.